Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na łące w Brzuzie. Przyjechałem i czekam na Arka, ale nie po to, żeby polatać, tylko żeby troszeczkę tutaj posprzątać. No jest troszeczkę chwastów, trawa od ostatniego koszenia no aż tak bardzo nie urosła, ale no praktycznie chwasty no dają się we znaki. Szkoda byłoby, żeby wplątywały się w linki. Dlatego Arek zaraz przyjedzie ze sprzętem i myślę, że ten kawałek, który tutaj jest nam potrzebny do startów, skosimy i znowu na jakiś czas wystarczy. Zaraz Wam to i pokażę. O, tak to wygląda. Tu jest sporo takich chwastów, które wplątują się w linki. Między innymi tego rodzaju koniczyna. A w międzyczasie właśnie dojechał również Arek ze sprzętem. Także bierzemy się do roboty. Cześć Arek. Co dzisiaj nie lotnie, ale bardziej w pracy, tak? Z pracy do pracy. Siemasz. Cześć. Co tam? A, telefon masz. Właśnie miałem do Ciebie dzwonić, pytać o telefon. Sprzęt do koszenia wziąłeś, tak? Wziąłem. Wszystkie narzędzia są. Grabie, tak. Będziemy grabić, kosić. Myślę, że w ciągu godziny się uwiniemy. Także zabieramy się do roboty. O, mamy kosę spalinową na żyłkę. A gdzie masz śmigło do niego? No Jarek, korzystając z okazji, że jest jeszcze fajny warun, będzie startował. No a ja cały czas tutaj drugą połówkę koszę. No jest wyśmienicie. Janusz już poleciał nad Warkę wzdłuż Wisły, ma wracać tutaj nad Brzuzę i Głowaczów. A Arek może mu wyleci naprzeciw. Cudowny zachód słońca, no i Arek w powietrzu. No jeszcze wszystko nieskoszone, ale już widać efekty naszej pracy. Także chwila odpoczynku i dalej. Arek na chwilę, chociaż na 15 minut, wzbił się w powietrze. No i zaraz powinien być również na startowisku. Widok na wschód. Pas startowy wykoszony. Jeszcze nam tylko został kawałek na północ, no ale muszę dolać paliwa, no i resztę skosić. A Arek już nad startowiskiem. Arek wyłączył już napęd. No i podchodzi do lądowania. Jak Ci się latało, powiedz teraz? No bardzo fajnie, spokojnie, fajnie. Tylko start był taki, wiesz.
No jaki był, taki był, szybki, niski. No czasami tak bez wiesz. Zaplątałem sobie sterówkę. Słucham? Zaplątałem sterówkę. A, w ten sposób. Miałem przepiąt i miałem cały czas na zwolnieniu. Się, co jest? Czemu się nie wznoszę? A tu się okazało, że miałem zaplątaną sterówkę i prawą. Musiałem puścić, ona mi przeskoczyła. A no właśnie. No zahaczyłeś delikatnie o... Proszę? Mówię, że zahaczyłeś delikatnie o trawę. Tak, ale jakoś szczęśliwie. No to jeszcze czekamy teraz na Janusza. Janusz już leci z Magnuszewa. No i jest Janusz. Lotem koszącym przyleciał z nad Magnuszewa. Jak zwykle. Tak, jak zwykle lotem koszącym. Przyleciał na rekonesans. Przyleciał zobaczyć, jak skosiliśmy startowisko. Tak. Tak, pod wiatr. No i Cessna. Na przelocie z kierunku Pionek w kierunku Głowaczowa. Przygotowanie. Lądowisko. Chce się latać, przepracować. No i Jarek mnie teraz zmienił. Jeszcze dwa rzędy zrobimy na północ i mamy pas startowy południe, północ. No i kończymy powoli. Jak się nie pracuje, to się nie ma. Trawa już na tyle duża była, że te koniczynki i chwasty szarpały linki. Szkoda by było którąś zerwać. Także popołudnie zaliczone, można zaliczyć je do udanych i pracowitych. No, zapraszam do kolejnych transmisji i do subskrypcji. Lajkujcie, odzywajcie się, komentujcie. No, jest lipiec, a chrabąszcze majowe latają. No, także na razie trzymajcie się. Cześć!